kongres, który odbył się w Poznaniu tydzień temu, Kongres Ruchów Miejskich, to jest część takiego światowego ruchu mieszkańców miast, którzy obudzili się w ostatnich latach, stwierdzili, że miasta, wielkie metropolie świata, w których mieszka już ponad połowa ludzkości, są źle zarządzane, a w każdym razie niedoskonale zarządzane, i że żeby były lepiej zarządzane, to muszą się włączyć w to mieszkańcy. Nie możemy być wierni wobec procesu zarządzania miastami, my musimy współzarządzać. Ten ruch jest znany na świecie pod nazwą Prawo do Miasta. Te tezy, które tutaj wiszą na świat warszawskiego ratusza, to głos kongresu w tej sprawie, przedstawicieli bodajże 18 miast, ponad 40 organizacji z tych miast, które jest zaproszeniem do rozpoczęcia dyskusji, a nie gotowym wynikiem tej dyskusji. To są tezy mówiące o tym, że mamy jako mieszkańcy prawo do miasta, że chcemy współzarządzać miastami, chcemy nie tylko konsultować, czyli wyrażać swoje zdanie, z którym potem nie wiadomo, co władze zrobią, ale chcemy partycypować, uczestniczyć w podejmowaniu decyzji miejskich, że chcemy współtworzyć budżety, tak jak się to dzieje w wielu miastach na świecie, że chcemy współdecydować o przestrzeni, że to wszystko jest ważne dla jakości naszego życia. W Radzie Miasta już mogę powiedzieć, że jest bardzo wiele problemów. Ja przede wszystkim widzę taki problem, że Rady Miasta są sprowadzone do takiej maszynki zatwierdzającej projekty uchwał, które powstają w ratuszu. I że jest bardzo mało dyskusji, bardzo mało debaty na poziomie Rady na temat tych projektów, na temat funkcjonowania miasta, na temat różnych rozwiązań. I wydaje mi się, że z mojej perspektywy to jest kluczowy problem. Tutaj na tych tezach, które wiszą za mną, są pokazane również inne problemy, które też są bardzo ważne, jak partycypacja obywateli, mieszkańców i mieszkanek miasta w procesie decyzyjnym, jak budżet partycypacyjny i szereg innych rzeczy, na które zwracają uwagę uczestnicy kongresu. I myślę, że to jest dobry początek bardzo cennej inicjatywy i mam nadzieję, że ona się będzie rozwijała i na końcu powstaną jakieś naprawdę spójne, klarowne tezy, które będą mogły być zaadoptowane w celu usprawnienia funkcjonowania naszych samorządów.